Impuls Kształceniowy, podcast Centralnej Szkoły Instruktorskiej. Czuwaj! Cieszę się bardzo, że możemy usłyszeć się po raz kolejny, już piąty, w podcaście Centralnej Szkoły Instruktorskiej Impuls Kształceniowy. Dziś odcinek trochę inny niż te wcześniejsze. Nie mam dla Was rozmowy. Ponieważ są wakacje i trudno umówić się i dograć terminy, postanowiłam zaproponować samej sobie nagranie czegoś indywidualnie. No i w ten sposób spełniam swoje marzenia, ponieważ od dawna myślałam o tym, by podzielić się z Wami tym, co dla mnie bardzo cenne w harcerstwie, czyli moją pasją do historii harcerstwa. Nie będziemy opowiadać ani o Małkowskim, ani o Baden-Powellu. Ja chcę Was zainspirować historią kształcenia. Ta historia jest bardzo bogata. I długo zastanawiałam się, którą inspirację na dzisiaj wybrać. Ponieważ jednak ten podcast wydany będzie 3 sierpnia, podjęłam decyzję, że w związku z 80. rocznicą powstania warszawskiego chciałabym opowiedzieć Wam o Szkole za Lasem. Czym była Szkoła za Lasem i dlaczego związana jest z powstaniem warszawskim oraz o której odchodzi pociąg do Grodziska? O tym opowiem w podcaście. Zacząć należy od tego, że Szkoła za Lasem była systemem szkolenia instruktorskiego instruktorów Szarych Szeregów. Szare Szeregi, mimo trudnej sytuacji wojennej, od pierwszych swoich dni założyły, że nie będą organizacją wojskową, a nadal organizacją wychowawczą, po prostu harcerską. Aleksander Kamiński nazywał w swojej książce Wielka Gra tę sytuację, wojenną sytuację Szarych Szeregów, okazją, która nie powróci. Od 1939 roku organizacja traciła swoich instruktorów. Część z nich zginęła we wrześniu, część była zmuszona do emigracji wojennej, część trafiła do obozów jenieckich. Wielu z nich podjęło pracę w innych organizacjach, nie w Szarych Szeregach. Chociażby w Chorągwi Warszawskiej na 1000 chłopców przypadało tylko 2 harcmistrzów. Organizacja wiedziała, że musi zająć się kształceniem starszyzny. 19-20-latkowie, którzy w roku 1942 mogli stać się instruktorami, mieli 2 zalety. Po pierwsze, znali harcerstwo sprzed wojny. Wiedzieli, na czym ono polega. Przed wojną często byli na przykład zastępowymi. Doświadczyli już pewnego rodzaju dowodzenia. Po drugie, mieli też duże doświadczenia wojenne. Doświadczenia, które przekładały się na to, jak wyobrażają sobie pracę harcerską. Zadanie postawione przed kursami instruktorskimi w czasie wojny było jedno. Młodzi przyszli instruktorzy musieli zrozumieć, że ich zadaniem w Szarych Szeregach jest wychowanie młodych ludzi. Kurs Szkoły za Lasem stworzył Jan Rosman. Rosman był przedwojennym instruktorem, harcmistrzem, zaangażowanym bardzo w pracę swojej chorągwi, który w 1942 roku został kierownikiem Wydziału Kształcenia Starszyzny. W czasie Powstania Warszawskiego stał się on oficerem batalionu Zośka. Szkoła za Lasem miała kształcić podharcmistrzów. Przed wojną, od 1927 roku, system stopni instruktorskich składał się właściwie ze stopnia podharcmistrza i harcmistrza. Podharcmistrz to był drużynowy. Drużynowy drużyn harcerskich, drużynowy gromad zuchowych, kierownik pracy starszyzny. Harcmistrz miał być natomiast kierownikiem chówców i wyższych jednostek. W tamtym czasie powstał także stopień harcmistrza Rzeczpospolitej, ale to opowieść na zupełnie inną okazję. Pierwsze kursy Szkoły za Lasem powstały w Chorągwi Warszawskiej i obejmowały przyszłych instruktorów tej chorągwi. Już w 1943 roku kursy odbywały się na terenie przedwojennej Rzeczpospolitej. Kursy warszawskie odbywały się w Podkowie Leśnej i w Zalesiu. To właśnie tam, na jednym z pierwszych kursów Szkoły za Lasem, byli bohaterowie Kamieni na Szaniec. Założenie było jedno. Jeden typ instruktora dla całej Polski. Wbrew warunkom wojennym, wbrew temu, że inaczej można było organizować działania w Generalnym Gubernatorstwie, a inaczej na terenie Polski, który należał do III Rzeszy. Wszędzie postanowiono przeprowadzać ten sam kurs, ponieważ potrzeba nadrzędna, potrzeba związku była dużo większa niż potrzeby lokalne. I mimo tego, że było bardzo różnie, kurs się sprawdził i już w 1943 roku, tak jak mówiłam, odbywał się w prawie całej Polsce. Na kurs trzeba było zostać powołanym. Nie każdy mógł na taki kurs się udać. Z czego to wynikało? Z czasu, jaki poświęcano na to, by taki kurs przeprowadzić. Nie można było zmarnować ani chwili, ani minuty na to, by kształcić kogoś, kto nie ma
perspektyw na to, że będzie dobrym instruktorem. Dlatego to instruktorzy chorągwi wybierali, kto na kurs jedzie. Były postawione warunki. Po pierwsze, bardzo wysoki poziom moralny. Po drugie, tak zwana ruchliwa inteligencja. Mówiono także o wytrwałości i o takiej energii do działania. No i jak to wyglądało? Kurs zaczynał się oczywiście od konspiracyjnie. Młody człowiek dostawał powołanie imienne na taki kurs i wiedział kiedy, którego dnia dokładnie, a pierwszy wyjazd zawsze odbywał się w niedzielę, ma stawić się o 7 rano pod kościołem świętej Barbary i tam szukać człowieka, który w ręku ma gałązkę choinki. I właśnie tę osobę zapytać musiał, czy wie pan, kiedy odchodzi pociąg do Grodziska. Na to pytanie dostawał odpowiedź i wiedział już, że trafił dobrze i może wziąć udział w kursie. W kursie brało udział zawsze 5 instruktorów, którzy na jeden dzień wyjeżdżali za miasto. Po tej pierwszej niedzieli, którą spędzali razem, po 2 tygodniach zostali dopuszczani do weekendowego spotkania, które miało charakter biwaku. Jedyne, co różniło ten biwak od biwaków przedwojennych, było zapewne to, że nie można było rozpalać tam ognia, wszystko ze względów konspiracyjnych. Więc cały kurs trwał 36 godzin i czas poświęcony na przeczytaniu 4 książek. Mało czy dużo? No na warunki dzisiejsze pewno mało. Aczkolwiek zastanawiam się, o czym ja dzisiaj powiedziałabym, gdybym miała na kursie pod herzmistrzowskim, przewodnikowskim pewno, gdybyśmy chcieli przełożyć to na warunki dzisiejsze, tylko 36 godzin. Jakie najważniejsze tematy wybrałabym ja dzisiaj? Każdy z uczestników, by wziąć udział w kursie, musiał przeczytać 4 książki, które były jasno wskazane z tytułu i było opisane, co w tych książkach jest najważniejsze. Co ciekawe także, Rossmann pisze, że nie chodzi o to tylko, żeby je przeczytać, ale także, by zagłębić się w nie i zrozumieć, jakie treści chcieli nam przekazać autorzy. Ale co może ciekawe, były też wskazane książki dla prowadzących kurs, a tych było 12. Kurs miał przekazać, że szare szeregi to nadal harcerstwo i liczą się 4 rzeczy. I dla mnie te 4 rzeczy chyba w tym kursie są największą inspiracją. Po pierwsze przeżycie, po drugie wyjście w przyrodę, po trzecie atmosfera, a po czwarte metody pracy kursowe, które mają później być odzwierciedleniem pracy tych chłopaków z harcerzami, z chłopcami w czasie działań wojennych. Jeżeli chodzi o metody pracy, określone były 4 rzeczy. Po pierwsze były to ćwiczenia, zwane wtedy kąpielą metodyczną. I te ćwiczenia miały pokazać przyszłym instruktorom, że metoda harcerska jest wszędzie i że doskonale sprawdzić się będzie mogła ona także w konspiracji, w pracy wojennej. Były to ćwiczenia w przyrodzie, ćwiczenia polowe, ćwiczenia sportowe, gry i zabawy, które później instruktor mógł wykorzystać do pracy z dzieckiem, ale sam uczestnicząc w nich jeszcze lepiej rozumiał metodę harcerską. No i jeżeli chodzi o tą metodę, Szkoła za lasem na pewno jednoznacznie kojarzy się z opisem, który stworzył Rossmann. Rossmann wiedział, że uczestnicy kursu w żaden sposób nie mogą zapisywać wiedzy, którą na nim dostaną i wiedział, że musi stworzyć narzędzia, które pozwolą zapamiętywać. Właściwie dzisiaj nasze kursy też nie są kursami, na których słuchamy wykładów, więc też powinniśmy szukać narzędzi, które pomogą lepiej zapamiętywać. I Rossmann stworzył prostą mnemotechnikę. By ułatwić zapamiętanie elementów i cech metody, stworzył opis, bardzo prosty, intuicyjny, który dziś znamy jako ręka metody. Nie jest to żaden nowy opis metody, jest to opis wzorowany zresztą na książce Ewy Grodeckiej o metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, która była zresztą lekturą polecaną kadrze tego kursu. Bardzo ważnym elementem była dyskusja nad problemem. Dawało to przede wszystkim poczucie współtworzenia. I ważne było, i opisane to w programie, że te dyskusje nad problemem mają dać poczucie odpowiedzialności za organizację. Te dyskusje miały być wprowadzone w życie w dalszej działalności Związku Harcerstwa Polskiego, czyli Szarych Szeregów, i każdy instruktor mógł mieć wpływ na to, jak dalsza praca tej organizacji będzie wyglądać. Co bardzo ważne i myślę, że bardzo inspirujące, bo my dzisiaj często też dyskutujemy o różnych rzeczach, a jednak nic z nich później nie wynika. Wymyślamy programy, działania, nie pociągamy tego dalej. Bardzo ważne były też gawędy, które były szczegółowo opisane w programie, no i wykłady, ponieważ jakby w krótkim czasie należało przekazać prostą wiedzę, którą muszą zdobyć instruktorzy.
Wykłady na kursie były 4. Jeden dotyczył historii skautingu, jeden historii harcerstwa, jeden metody harcerskiej, a jeden opowiadał o chłopaku i wodzu, czyli o ich relacjach, jakie między sobą mieli. I to te 4 tematy, które wtedy uznano za najważniejsze. Czyli wzorowanie się na tradycji, to jak pracować, jakich metod używać i to jakim być wodzem. Te 4 rzeczy wybrano na te 36 godzin. Ale program kursu, który zaproponował Rosman, bo w całym opisie Szkoły za lasem Rosman dał przykładowe elementy programu. Nie brakuje na przykład kąpieli, spaceru, gimnastyki czy czasu na modlitwę. Rosman zakłada, że ten kurs ma być też odprężeniem. Ten wyjazd poza miasto ma dać też chwilę oddechu i te proste czynności, takie jak na przykład spacer czy gimnastyka, będą budować też relacje między chłopakami, którzy na tym kursie są. Bo po prostu przeżyją coś razem, będą na wspólnej wycieczce i będą pamiętali o tym, jak fajnie było razem. A to jest element, który tworzy atmosferę kursu. I dla mnie element ten opisany dokładnie jest też gigantyczną inspiracją. Pozwólcie, że przeczytam Wam kawałek dotyczący atmosfery. Dobra atmosfera kursu jest co najmniej równie potrzebna, jak bardzo dobre przygotowanie programu. Na dobrą atmosferę mogą złożyć się następujące czynniki. I tutaj Rosman po kolei je wymienia. Wzorowe przygotowanie programowe i wzorowe przygotowanie zabezpieczeń, zgodnie z konspiracją. Świeże powietrze. W lesie dużo łatwiej uzyskać atmosferę harcerską, nie mówiąc o noclegu w namiocie. Wspomnienie obozowe, zagajane przez kierownika kursu przy posiłkach. Przyciągnięcie kości przez WF, gimnastykę i kąpiel. Pogodny nastrój. To nie egzamin, ani urzędowy kurs, ale wspólne przeżycie. Tradycja. Podkreślenie tradycji, jednolitości akcji kształcenia wojennego za lasem. Wieczorne ognisko bez ogniska. Zakończenie kursu w braterskim kręgu z odśpiewaniem hymnu narodowego. Braterstwo. Koleżeńskie podejście kierownika kursu do uczestników, gdzie możliwe tradycja mówienia sobie po imieniu, komu na przyjedzeniu. Zainteresowanie osobnika uczestnikami. Rozmowy indywidualne przed kursem, wiek, zawód, plany życiowe. Stała obserwacja w grach, ćwiczeniach, dyskusji. Obserwacja dyskretna i życzliwa. I na koniec spełnienie obowiązków religijnych. Udział w nabożeństwie religijnym, wieczorna, tradycyjna, wspólna modlitwa. Komendant spędza czas z 5 chłopakami przez 36 godzin, jedną niedzielę i później kolejny weekend. I w czasie tych 36 godzin stawia się mu też zadanie tego, by poznać lepiej swoich podopiecznych, by dowiedzieć się, jakie są ich problemy, jakie bolączki są w ich organizacji, czego się boją, jakiego wsparcia potrzebują. Czasem po takim kursie komendant jest w stanie załatwić proste sprawy, bo może ktoś potrzebuje wyrobić na przykład dokumenty, a może ktoś potrzebuje nowego adresu w Warszawie. Więc tworzy się wspólnota i ta wspólnota jednoznacznie jest opisana przez uczestników tego kursu jako dużo większa niż ta, która tworzy się na odprawach. Oczywiście pewno największa wspólnota chłopaków tworzy się we wspólnej służbie, zwłaszcza, że jest to służba niebezpieczna i podlegająca konspiracji. Ale ta konspiracja bardzo wpływa też na to, jak ważne jest budowanie braterstwa w czasie kursu. Im bardziej chłopaki są ze sobą, im bardziej się poznają, im więcej wiedzą o sobie, tym bardziej później będą sobie ufać w czasie łapanek czy przesłuchań. Zaczęłam od metod, zaczęłam od atmosfery, od przeżycia, ale ten kurs ma bardzo jasno postawiony cel. Ten cel to typ instruktora wojennego. Właściwie Rosman stawia przed kursem jeden, jedyny cel. Stworzyć instruktora. Opisuje rolę tego instruktora. Na kurs mają przyjechać ludzie, którzy są wychowawcami, którzy mają uczyć się konkretnej roli, a nie sekretarze, skarbnicy lub nawet emeryci, bo mówi tutaj o tym, że nie jest to miejsce na odznaczenia. Opisuje charakter i tutaj wielokrotnie przejawia się słowo morale. I opisuje inteligencję, która nie jest zależna od dyplomu, od tego, jaką kto skończył szkołę. Ale ta inteligencja to taki opis sprytu, szybkiego łapania. I znowu, mamy mało czasu, musimy przekazać wiedzę, dowiedzieć się czegoś o naszej organizacji, zrozumieć, jak ona działa i jaka jest nasza rola. Bardzo wiele miejsca Rosman poświęca temu opisowi, tak by instruktorzy, którzy będą prowadzić te kursy, jednoznacznie wiedzieli, jakie są cechy, których oczekuje się od przyszłych instruktorów. No i kurs opisuje także kadrę, która bierze udział w tym wydarzeniu, ponieważ
Po pierwsze, bardzo ważne jest w budowaniu atmosfery kursu to, jak zachowuje się komendant. Jest jasno powiedziane, że kurs musi być przygotowany wzorcowo. Wszystkie elementy, które dzieją się na kursie, mają stać się wzorem do przyszłej pracy instruktorskiej dla uczestnika. Poza tym, uczestnik ma dostać szansę obserwacji wzorowego stosunku instruktora do chłopca. Czyli to, jak ja, komendant kursu, odnoszę się do Ciebie, uczestnika, ma być wzorcem dla Ciebie na później. I znowu, gigantyczna inspiracja. No i bardzo ważne, po trzecie, instruktor prowadzący kurs ma zadbać o to, by wypracowywać dorobek dla organizacji, by wszystko, co już zresztą mówiłam, co się odbywa w czasie dyskusji nad problemem, wracało do organizacji, było wykorzystane, no i co najważniejsze, żeby było na jak najwyższym poziomie. Po każdym kursie, o każdym uczestniku powstawała opinia instruktorska, która miała trafić do komendanta chorągwi. Ale co bardzo ważne, Rosman podkreślał, że opinia ta trafić powinna też do uczestnika, tylko co najważniejsze, trafić ona ma w braterskiej atmosferze, w atmosferze życzliwości i wsparcia. 4 razy w roku po tych kursach odbywały się mianowania instruktorskie. Te mianowania miały miejsce w ważne święta narodowe. Był to 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada i 22 stycznia. Co ciekawe, w trakcie tych nominacji na pamiątkę uczestnicy szkoły za lasem dostawali czerwoną wstążeczkę. Wstążeczkę wyciętą z flagi hitlerowskiej, która została zdobyta przez członków Szarych Szeregów. Organizacja oczywiście po kursie nie zapominała o instruktorze, ponieważ odbywało się wiele odpraw i rzadko kiedy odprawy kończyły się jedynie elementami organizacyjnymi. Były to długie dyskusje. Odbywały się wykłady, a także planowanie tego, co ma dziać się po wojnie. Powstała tak zwana Rada Programowa, która cały czas zastanawiała się, jak będzie wyglądało harcerstwo powojenne. Jeżeli bym miała wybrać jakąś inspirację z tego wszystkiego, co wymieniłam, myślę, że najwięcej miejsca i wartości Rosman poświęca tutaj jednak atmosferze. Ta atmosfera jest kluczem do wspólnego działania i do budowania braterstwa. Ta atmosfera odpowiada później za to, jak chłopaki będą działać w konspiracji i czy będą sobie ufać. Ta atmosfera buduje poczucie wspólnoty i poczucie wspólnego celu. I myślę, że to jest wybitnie ważne. A co najważniejsze dla nas, tych, którzy kształcimy, myślę, że jest jasne wskazanie, że za to, jak ta atmosfera na kursie będzie wyglądać, odpowiadamy my. My, czyli komendanci, członkowie komend kursów. Tam cała waga tej odpowiedzialności leżała na komendancie, gdyż był on sam. No i to by było na tyle. Tak w skrócie wyglądało to szkolenie. Jeżeli chcielibyście sięgnąć i poczytać coś więcej, Jan Rosman opisał bardzo dokładnie program kursu i został on wydany zaraz po wojnie. A my dzięki wydawnictwu Impuls możemy dziś do niego powrócić. W książeczce Szkoła za lasem zresztą znajdziecie nie tylko opis programu, ale także wstęp, który został stworzony przez instruktorów wojennych, a także w takim rozszerzonym wydaniu biogram Jana Rosmana, no bo był to człowiek na pewno inspirujący. Aleksander Kamiński mówił o Rosmanie, że wywarł on decydujący wpływ na kształcenie postawy ideowej harcerstwa w latach walki. Dlaczego wiąże powstanie warszawskie ze Szkołą za lasem? Dlatego, że Szkoła za lasem wykształciła bardzo wielu świetnych instruktorów, którzy sprawdzili się w Szarych Szeregach i którzy mieli duże zasługi w Powstaniu Warszawskim, którzy potrafili tworzyć harcerskie bataliony. Zresztą, tak jak mówiłam, sam Rosman walczył w batalionie Zośka. Wielu z nich na szczęście wojnę przeżyło i po wojnie miało duży wkład nie tylko w harcerstwo, zwłaszcza od roku 1956, ale także po prostu w powojenne losy Polski. Szkoła za lasem wykształciła po prostu świetnych Polaków. Jeżeli zainteresowała Was historia kształcenia, chcielibyście posłuchać jeszcze o Buczu, Górkach Wielkich, a może kursach wigierskich, dawajcie znać. Jeżeli będziecie zainteresowani, pomyślę o następnych takich odcinkach, bo z wielką radością dzielę się tą historią, historią kształcenia, która dla nas kształceniowców może być bardzo inspirująca i poszerzająca nasze horyzonty. A tymczasem dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w 6 odcinku podcastu Centralnej Szkoły Instruktorskiej Impuls Kształceniowy już za miesiąc.